Często zastanawiamy się, jak wybrać dobrą mąkę. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jej typ, czyli numerek, który znajduje się na opakowaniu. Typ mąki określany jest na podstawie zawartości substancji mineralnych w mące. I tak na przykład mąka typ 450 będzie zawierała około 0,45% składników mineralnych, natomiast mąka typ 2000 będzie zawierała aż 2% składników mineralnych w produkcie. Zasada jest prosta. Im większy typ mąki, tym większa ilość składników mineralnych. Typ mąki związany jest też, jak widać, bezpośrednio z jej barwą. Mąka w wyższym typie jest ciemniejsza, zawiera większe ziarnistości, natomiast mąka w mniejszym typie jest bardziej gładka i zdecydowanie jaśniejsza. Niestety mąki o niższym typie charakteryzuje nie tylko mniejsza ilość składników mineralnych, ale również mniejsza ilość błonnika pokarmowego oraz witamin. Przykładowo mąka pszenna typ 500 będzie miała prawie 5-krotnie mniejszą zawartość błonnika pokarmowego w produkcie w porównaniu do mąki 1850. Natomiast mąka o niższym typie będzie charakteryzowała się również 2-krotnie mniejszą zawartością folianów, 3-krotnie mniejszą zawartością żelaza oraz 9-krotnie mniejszą zawartością magnezu. Ponadto mąki o wyższym typie charakteryzuje również wyższa zawartość białka i lepszy skład aminokwasowy. Aby urozmaicić swoją dietę i wzbogacić ją w cenne dla zdrowia składniki do przygotowania różnego rodzaju potraw, wypieków, warto wybierać mąki o wyższym typie lub mieszać je ze sobą. Wiemy już, jaką mąkę wybrać, teraz możemy zastanowić się, jakie wybrać pieczywo. Najbardziej popularne rodzaje pieczywa to pieczywo pszenne. Pieczywo mieszane, wykorzystywane jest do produkcji tego pieczywa mąka pszenna i żytnia i pieczywo żytnie, przygotowywane głównie z mąki żytniej, ewentualnie z niewielkim dodatkiem mąki pszennej. W przypadku wyboru odpowiedniego rodzaju pieczywa bardzo dobrze sprawdza się zasada: im mniej składników, tym lepiej. Do produkcji pieczywa tak naprawdę potrzeba tylko 4 składników. Mąki, wody, soli, zakwasu lub drożdże. Mogą być również dodatkowe produkty, takie jak orzechy, nasiona, pestki czy ziarna soi. Zgodnie z polskimi normami nie ma mąki pełnoziarnistej, ale czy istnieje pieczywo pełnoziarniste? Pieczywo faktycznie może być pieczywem pełnoziarnistym wtedy, kiedy w miąższu widać wyraźną obecność ziaren i dodatkowo jest wypiekane z mąki o wyższym typie. Na co zatem powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupu pieczywa? Przede wszystkim na skład, który powinien być prosty, krótki i zrozumiały dla każdego. Można ocenić też wygląd tego pieczywa. Pieczywo doskonale nadające się do jedzenia powinno być bardziej ciężkie, mieć konsystencję bardziej zwartą, a kolor miąższu powinien być szaro-brązowy. Jakie pieczywo będzie najlepsze? Pod względem wartości składników odżywczych oraz w kontekście redukcji masy ciała najkorzystniejszym wyborem będzie pieczywo podobne do tego, czyli pieczywo razowe, pełnoziarniste, z widocznymi ziarnami nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. W przypadku osób, które nie do końca dobrze tolerują pieczywo pełnoziarniste, które odczuwają dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, dobrym wyborem może być pieczywo Graham. Natomiast pieczywo pszenne zarezerwowane jest przede wszystkim dla osób, które zupełnie nie tolerują pieczywa pełnoziarnistego ani pieczywa Graham ze względu na różne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, wzdęcia czy zgaga. Na samym końcu chciałabym odpowiedzieć na pytanie nurtujące wiele osób, czy pieczywo tuczy. Zdecydowanie nie, jeśli jego ilość jest dostosowana do całkowitej wartości energetycznej diety. Tuczy nadmiar kalorii, a nie nadmiar pieczywa.